końcu pisze grzegżółka. Dobra, skup się. Ręka mnie już boli. Jak ja się nazywam? No dawaj. Co? Co za męka. Odpocznę chwilkę. Kto włączył światła? Już jest dzień? Musiałam zasnąć. Co to za czarownica w odbiciu? Nie mogę tak wyjść. Nocki są najgorsze. Co to za zapach? Nie wiem, co to, ale muszę to mieć. Tak. Ej, to moja kawa. Znowu zarwałaś noc? Taka cena za piątkę. Sama sobie zrobię. Słoik miodu? Może jest jeszcze nadzieja? Zmieszajcie w misce kilka składników. Łyżeczkę kawy rozpuszczalnej i nieco miodu. Niech spłynie do miski i wsiąknie w kawę. Potem dodajcie troszkę wody. Wszystko powinno się złączyć. Weźcie wacik i przegnijcie na pół. Teraz ostrożnie włóżcie do miski. Powinny od razu nasiąknąć. Teraz przyłóżcie do dolnych powiek. Za chwilę kofeina zdziała cuda. A teraz czekamy. Piękno wymaga sporo wysiłku. I wtedy mówię... Lili, zaraz zadzwonię. Lili! Znowu zasnęłaś na blacie. Co? Twoje oczy. Nie wiem, co zrobiłaś, ale zadziałało. Jest! Od dzisiaj kocham kawę. Dokończę to zadanie i idę na obiad. Wow! Eni wygląda bosko. Ale twoje włosy się kręcą. Dzięki, chciałam spróbować czegoś nowego. O, jej włosy są takie piękne. Naprawdę do twarzy ci z tą fryzurą. Oj, przestań, jeszcze się zaczerwienię. Moje są jak zwykle nudne i proste. Wiem, długopis mi w tym pomoże. Owinę wokół niego włosy i poczekam chwilę. Tada! O, to chyba nie działa. I znowu pozostanę niezauważona. Oj, lepiej wróćmy do lekcji. Coś tam sobie notuję. Szlak, nie piszę. Może zacznie jak podmucham. Słuchaj, masz może długopis na zbyciu? Nie, sorki, mam tylko ten. Ejwa, mogę pożyczyć długopis? Czemu jesteś smutna? Bo mam nudne, proste włosy. Naprawdę? Pomogę ci je zakręcić. Zobacz, najpierw bierzemy pasemko i owijamy wokół dwóch palców. Potem przekładamy przez pętlę. Na koniec ściągamy, żeby solidnie trzymało. Och, ale to łatwe. Nie mogę się doczekać tych loków. Czekaj. Musisz poczekać co najmniej minutę. Dobrze, zacznę odliczać czas. Okej, rozwiązuj. Wow, ale pięknie się kręcą. Teraz mogę zakręcić resztę włosów. Wow, świetnie wyglądasz, Ejwa. Dzięki, Ani. To wszystko dzięki tobie. Nie ma za co. Okej, wracamy do flirtowania. Zaraz, gdzie on się podział? No ty chyba sobie żartujesz. Mogłam się spodziewać. Gdyby nie ja, to dalej miałaby proste włosy. O, matko, jestem strasznie zmęczony. A jeszcze tyle do zrobienia. Dobrze, że mam jeszcze kawę.
Rady. Krótka drzemka nie zaszkodzi. Jej, pora na make-up do szkoły. Mam wszystkie kosmetyki i lusterko. Hej, tato, obudź się. O, wow, jestem taki zmęczony. Co? Masz coś na twarzy, widzisz? Co u licha? Zdejmę to. O nie, spójrz, jakie mam podkrążone oczy. Wyglądam okropnie. Może to pomoże? Nie. O, a może to? Zaraz, wiem, co pomoże. Chodź tu, Aloesiku, pomożesz tatusiowi. Myślisz, że to zadziała? Tak. Najpierw otwieramy liść, żeby żel i cała reszta spłynęła prosto do blendera. Potem dolewamy wodę. Tyle powinno wystarczyć. Wyciągamy liść, blendujemy żel z wodą. Proszę, świetnie. Bierzemy pojemniczek i wlewamy przez tę dziurkę. Wystarczy, nie chcemy przepełnić. W porządku, teraz do zamrażarki. Czekamy parę minut, aż zamarznie. Ciekawe, co będę dziś robić. To powinno wystarczyć. Gotowe do użycia, proszę bardzo, tato. Popatrz, co przygotowałam. Lód z aloesu. Proszę, weź to. Posmaruj sobie powieki. Nie przestawaj, to zadziała, zobaczysz. Widzisz? Po cieniu ani śladu. Wow, robi wrażenie. Teraz drugie oko. Takie przyjemnie chłodne. Co za ulga. Nie wierzę, że to takie proste. Uratowałaś mnie, córciu. Muszę uciekać. Jestem już. Co słychać? Kiepsko. Nie wyspałem się. Wyglądam paskudnie. Koniecznie wypróbuj tego. Córka mi zrobiła. Pokażę ci. Wystarczy posmarować pod oczami. Wow, faktycznie ulga. Dzięki. Mogę cię zmienić. Nie ma za co. Czas rozprostować włosy. Skąd się wziął ten lok? Och, sporo ich jeszcze zostało. Prostujcie się wy. Ta prostownica w ogóle działa? A może się popsuła? Muszę to sprawdzić. Co? Cała zimna! Nic dziwnego, że włosy się nie prostują. O, kwiat aloesu. Chyba mam pewien pomysł. Wezmę sobie mały kawałeczek, dobrze? Odkroję końcówkę, a teraz przetnę po długości na pół. Tylko ostrożnie, nie chcę się przypadkowo skaleczyć. I gotowe! Dobrze, zabiorę górną część i odłożę na bok. Znów będę potrzebowała nożyka. Zrobię kilka takich nacięć w żelu. Muszę uważać, żeby nie przeciąć liści. I już, teraz są gotowe do użycia. Liście posłużą za naturalną prostownicę. Teraz powoli przesunę aż po końcówki. Spójrzcie tylko na ten żel. I leczę również poparzenia. Zarzucamy. Ała! Uderzyłam się w głowę. Dobra, jeszcze raz. Zarzucamy. Już wyschły. Spójrzcie, jakie proste. Nie potrzebuję już popsutej prostownicy. Aloes wystarczy w zupełności. To nie może być aż tak trudne. To tylko szminka. Powoli i spokojnie. Jak inne dziewczyny to robią z taką łatwością? Nie wygląda najlepiej? To na nic. Idealne usta. Wow, jak ona świetnie wygląda. Chyba muszę poprosić ją o pomoc. Cześć, Gabi. O, chyba masz coś na twarzy. Proszę. Dzięki. Malowanie ust nie jest wcale takie trudne. Zobacz. Wybierz swój ulubiony kolor. I narysuj nim linię na środku ust. Teraz złącz wargi i przesuwaj je w różne strony. Żartujesz, prawda? Zaufaj mi. I co? Nie mówiłam? Wow, to jest genialne! To ja też spróbuję. Linia na środku... A potem cmokamy, żeby rozprowadzić szminkę. Dokładnie. To całkiem fajne. Wow, to działa!
Świetnie ci poszło. I raz na prawo. I raz na lewo. Och, włosy wpadają mi w twarz. I do podłogi. Fuh, teraz mam kurz we włosach. Ohyda, muszę wziąć prysznic. Do tego trening mi ucieka. Ała! Co to? Właśnie nadepnął mi na włosy. Och! Eni ma chyba problem z włosami. Psst, Eni! Znam rozwiązanie na twój problem. Wystarczy je związać w ten sposób. Ale super! Tylko nie wiem, jak to zrobić. Nauczysz mnie? Proszę! Pewnie! Najpierw zgarnij włosy do tyłu. Teraz oddzielamy taki mały kosmyk. Co ona w ogóle tam robi? Teraz przekładam z powrotem. I jeszcze raz, żeby się trzymały. I już! Wystarczy wygładzić. Jeszcze zaciskamy i można ćwiczyć dalej. O matko, bardzo dziękuję, Ava! Tak, już mi nie będą przeszkadzać. Gotowa na test? Bo ja tak. I dotykamy podłogi rękami, a nie włosami. Dzięki, Ava! Trenujemy dalej. Szynko, poczekaj tu chwilę. Za chwilkę się napijemy. Ha? Skąd się wziął ten pasek wosku? A, nie patrz na mnie, tylko woskuję nogi. Ale to okropnie boli. Wygląda jakby naprawdę bolało. No co ty nie powiesz? Chyba wiem, jak mogę pomóc. Aloesie, zabiorę ci listek. Nie gniewaj się, dobrze? Tylko kawałeczek. No i proszę. Elegancko, wystarczy jeden liść. Zaraz, co? To tylko liść. Naciśnij po bokach. Zobaczysz, o co mi chodzi. Nacisnąć. O, ile żelu z tego wypływa. Mam posmarować zaczerwienienie? Dokładnie. Zobaczysz, że pomoże. Widzisz, skóra jak nowa. Chodź dalej, włochata. To my idziemy. Czekaj, z tym też przyda się pomoc. To będzie bolało. Ach, matko, no dobra. Nauczycielka nie wiedziała, co ma robić. Hejka! Ona coś do nas mówi? No więc mówię wam. Wydaje im się, że są tacy wyjątkowi. O, mam pomysł. Widzimy się po lekcjach, narka. Jak dobrze jest mieć tylu znajomych. No hej! Niech no tylko mnie zobaczą. Gabi będzie zachwycona. O, jest tam. Zaraz. Ona ma kolczyki? Będę głupio bez nich wyglądać. No to idziemy robić kolczyk. Zgubiłaś się? Chcę mieć fajny kolczyk. Nie wierzę, że to robię. Nie spiesz się. Wybierz to, co ci się spodoba. Ten. Ten? Serio? Dobra, skoro chcesz. To może zaboleć. A w zasadzie na pewno zaboli. Zaczynam powoli żałować. Słabo mi. Wiedziałam. Zawsze to samo. No dalej, nie mamy całego dnia. Nie ma mowy. Kolejna. Już czwarta osoba w tym tygodniu. Muszę zmienić robotę. To było straszne. O nie, przez przypadek zabrałam ze sobą teczkę. Zaraz. Mogę przecież użyć tego spinacza. Sama zrobię sobie kolczyk. Odetnę potrzebny kawałek kombinarkami. A teraz wystarczy włożyć go do nosa. Bezbolesny sposób na kolczyk. Jasmine, czy to ty? Cześć! Cześć! Super wyglądasz. Czy ty masz kolczyk w nosie? Pomyślałam, że zaszaleję. Ja właśnie zrobiłam sobie dwa nowe. Uwielbiam je. Nie mogę się opanować. O, hej! Pa! Lepiej poszukam więcej spinaczy. Niam, 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 niam. Ale pan pyszny, panie arbuzie. O, padam z nóg. Hej, mały,
Cześć, właśnie bawię się. O, co? Czego się drzesz? O nie, 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 jak ja wyglądam? Okropność. A, moje lusterko! Wyglądasz jak potwór, a masz! A, patrz co narobiłeś. Nie do wiary. Sorki, przestraszyłaś mnie. W nogi! Serio? Że też ja muszę sprzątać ten syf. Nie tak zamierzałam spędzić poranek. Chwileczkę. To przecież aloes. Na pewno pomoże. Dobrze, najpierw rozcinamy liść. Wyjmujemy miąższ ze środka. Teraz do blendera. I blendujemy. Patrzcie, jak tańczy w środku. I jeszcze się pieni. W porządku, tyle wystarczy. Przelewamy do miski. Bierzemy maseczkę i dodajemy do całości. Szybko mieszamy i już. No i proszę, maska gotowa do użycia. No to nakładamy. Milusie, wystarczy kilka minut. Cześć, wróciłem. Dalej jesteś potworem? Matko, jest niemożliwy. Co za czubek. Za to cera gładka jak pupcia niemowlęcia. Jemu też się przyda. W nogi! Hej, co jest? Gdzie ty jesteś? Przepraszam, za chwilę będę na miejscu. O nie, co za kolory. Jestem cały na biało, nie wpuszczą mnie. O nie, ups, fatalnie. Zaraz, to ty? Hej, widzisz mnie? Muszę szybko coś zrobić. Gdzie się schować? W śmietniku? O blech, ale nie mam innego wyboru. Dobra, wskakuję do środka. Chyba się pomyliłam. Mało brakowało. Mogła mnie zobaczyć. Ale obrzydliwe. Au, co się dzieje? Moją artystyczną karierę szlak jasny trafił. A? Co to jest? Niemożliwe, brokat. Dobra, mam tu tackę, do której wsypię brokat. Ale ładna czerwień. Muszę usypać ją w linię. Teraz złoty brokat. Wysypię wszystko. Zielony, będzie idealny. A teraz cała reszta. Teraz odcisnę dłoń w brokacie. Wow, patrzcie tylko, jak się błyszczy. Dobra, wychodzimy stąd. Teraz ręce. Tak, do kompletu przydadzą się fajne okulary. Teraz można iść. Tym bardziej, że jestem spóźniony. Kochanie, przepraszam, że to tyle trwało. Jak mogłeś kazać mi tyle czekać? Spójrz na moją koszulę, sam zrobiłem. Zaraz, naprawdę? Świetna, jestem pod wrażeniem. Cześć, my na imprezkę. Niech się wam przyjrzę. W porządku. Wow, co za fryzury. Piękne. Przydałaby mi się zmiana, ale jaka? Mam pewien pomysł. Tylko wezmę nożyczki. Jedziemy. Spokojnie, to tylko włosy. Nie robiłabym tego na twoim miejscu. Widzisz to? Wiem, co mówię. Oddaj nożyczki. Mało brakowało. Już zawsze będę mieć nudną fryzurę. Czy aby na pewno? Chyba mam pomysł. Zwiążę włosy gumką. I odgarnę do przodu. Resztę zaplotę w warkocz. Będę świetnie wyglądać. Prawie skończyłam. Warkocz gotowy. Teraz rozdzielę włosy u góry. I przełożę warkocz. Do samego końca. Teraz grzywka. Potraktuję je prostownicą. Odrobina ciepełka nie zaszkodzi. A teraz rozłożę. I już. Wyglądam świetnie. Powinnam być w czasopismach. Co zrobiła się z włosami? Nie rozumiem. Przecież mam nożyczki. Po prostu znam się na włosach. Pędzelki i kredkę. Możemy zaczynać. Zapraszam. O, dziękuję. Już nie mogę się doczekać. Miło mi to słyszeć. Zaczniemy od delikatnej warstwy pudru.
Będziesz wyglądać wspaniale. A teraz nałożymy cień do powiek. Świetny kolor. Nie ruszaj się. Pasuje ci idealnie. Ach, jeszcze tuż do rzęs. Dobrze, teraz zajmijmy się ustami. Uwielbiam ten błyszczyk. Nie chcę wyjść. Na pewno coś tam jeszcze jest. A niech to. O! Ha! Uwielbiam ten program! Pyszna zupka. Ten Chris, on jest taki śmieszny. Gdzie się podział mój widelec? To powinno pomóc. Włóż tubkę między ząbki widelca. A teraz wyciśnij ją. Błyszczyk sam wyjdzie. I nic się nie zmarnuje. Możesz go wycisnąć do pojemniczka. To już nie będzie mi potrzebne. W ten sposób o wiele łatwiej jest ich używać. Nie trzeba już się męczyć z wyciskaniem tubek. Mogę użyć pędzelka do nakładania. Powinnam była już to dawno zrobić. Wygląda wspaniale. Gotowe. Wow! Jak ci się podoba? Wow! Wyglądam świetnie! Masz do tego talent! Dziękuję! Znowu się spóźnię! Co mam włożyć? Prawie gotowa! Dobrze wyglądam? Och, właśnie! Już prawie! Uf! Idziemy! Czemu zamknięte? No tak, zapomniałam o kluczach! Wzięłabym je, ale nie chcę zabrudzić podłogi. Ohyda. Nie ma takiej opcji. Fuj. Nie mam wyjścia. Zdejmuję. Ale tylko jednego. No to kicamy. Ty idziesz ze mną? Uff. Wynosimy się stąd. Udało się. Zaraz. Telefon! Nie pójdę bez niego! Znowu będę spóźniona! Ale mi się dobrze spało! O, nocna przekąska! To już dziś? O nie, spóźnię się! Muszę się pospieszyć! Matko, jakie tłuste włosy! Wyglądam fatalnie! Co tak śmierdzi? Chyba muszę umyć włosy! Zaraz, czemu nie ma wody? Halo, wodo! Wiem, że tam jesteś! Co teraz zrobię? Może wykorzystam talk? Posypię nim włosy. I dokładnie wetrę. Udało się! Dzięki talkowi pozbyłam się tłuszczu. Włosy wyglądają jak umyte. Teraz mogę iść na zdjęcia. Lepszy! Na zdrowie! Muszę iść. Imprezka przednia. O, fajny jest. Świetnie się ruszasz. Łomatecko. Serio? Jak ona to robi? Też mam machać włosami? Świetnie tańczysz. Czemu to nie działa? To nie fair. Nie moja wina, że nie mam takich włosów. Wszystko w porządku? Co się stało? Chciałabym mieć takie włosy. Chodzi ci o to? To kwestia uczesania. Pomogę ci. Najpierw zdejmiemy gumkę. I przełożymy wyżej. Tu robimy kucyk. Potem zbieramy boki. I drugą gumką związujemy wokół kucyka. Teraz związujemy. Wyglądasz świetnie. Podoba się? To naprawdę moje włosy? Dziękuję bardzo, jesteś kochana. Wracajmy na parkiet. O, wróciłyście. Wow, co za wspaniały wieczór. Pomachaj tymi włosami. Woo! Ej, uważajcie dziewczyny. Eni, musisz to zobaczyć. Prawda, że śmieszne? Och. Eni, obczaj tego mema. Nie dopiłam jeszcze kawy. W końcu mogę być sama. To się nacieszyłam. Kot na rowerku! To łazienka. Tylko spokojnie. Pa! Hej, Eni! Popatrz! No pokaż, co tam masz.
Śmieszne, prawda? No weź, to zabawne! Dlaczego nie wsiadła do tego samolotu? Oby była gotowa. To randka jest dzisiaj? Co za bałagan? Adam nie może tego zobaczyć. Muszę szybko posprzątać. Już kończę. Precz z kurzem. Co ona tam robi? Ups. Przynajmniej włosy współpracują. Idę. Cześć, Adam. Zapraszam. Właśnie na ciebie czekałam. Uff, napijesz się czegoś? Pogadamy? Cóż, będę się zbierał. Dzięki za odwiedziny. Do zobaczenia. Ładny dom. Och, co za stres. Wracam na kanapę. Oto wróciłam. Oglądamy dalej. Nie ma nic lepszego. Zakrywamy oczka. Moje arcydzieło gotowe. Podoba się? To... coś nowego. W dobrym czy złym sensie. Co ty sobie myślałaś? Nie martw się, poprawię to. Wszyscy kochają róże. Tada! Serio? Jakby mnie ktoś przez krzaki przeciągnął. Ale to moja popisowa fryzura. Muszę coś z tym zrobić. Czego by tu użyć? Ta spinka się przyda. Wiem, co zrobić. Najpierw zwiążę włosy. Potem obniżę nieco gumkę. Rozdzielę włosy i przełożę kucyk. I na koniec zepnę je spinką. Wow, pasuje mi. I takie proste w dodatku. O, jak to zrobiłaś? Mam tego dość. Odchodzę. A? O co jej chodzi? To tylko spinka.